nazwanie Michała Domina workiem było tak nie na miejscu, tym bardziej, że to jest tak mega gość, który wygrał z twoim kolegą Szymoną Karolczykiem. Jak się chce z kimś bić, po prostu idę do menadżera, ja nie świecę w internecie, z kim się chce bić i stawiam jakieś gówno. Nie jesteśmy w przedszkolu po prostu, coś mi się nie podoba mi się gość, no to nie będę się pytał mamy, wiesz, czy możemy odpowiedzieć tak czy tak, Poszło grubo, no i zaczęliśmy się cisnąć i... No i dobra, i mamy. Wygrał jedną walkę i nagle ego urosło do kosmosu po prostu i musiał sobie nawyzywać. Będzie żałował tego, co zrobił. Walka z Dawidem doszła do skutku dlatego, że tego chciałem. Zaproponowałem w social mediach bardzo grzecznie. Dawid zareagował na to jakimś ubliżaniem w moją stronę. Nie jestem ministrantem, jestem zawodnikiem MMA. No i na ogień odpowiedziałem ogniem. On jest elementem układanki, który mi pasował i teraz wychodzę do takiej walki, jaką chciałem. Kiedy walczą zawodnicy, którzy mają przed sobą jeszcze wszystko, wszystko też staje się stawką walki. Myślę, że wygra ten, który poradzi sobie z tym nadmiernym potencjałem. I najlepszym na to sposobem jest przestać walczyć dla siebie, a zacząć walczyć dla publiczności. Bo wtedy przestaje liczyć się wynik, a zaczynają liczyć się emocje. Chcę wejść tam w tym lipcu do tej klatki i pokazać mu, jak wiele nas jeszcze dzieli. Wychodzę tam, świetnie się bawię i wiem, że ta walka da mi przepustkę do naprawdę dużych walk. Pewny siebie jest mocno, tak? Tylko ta pewność siebie jeszcze będzie musiała pokonać moją pewność siebie. Jest niepokonany, wszystkie walki kończy przed czasem. Ja chcę pokazać wszystkim, że nie jest w stanie zrobić mi żadnej krzywdy, tym bardziej ja pokonam go przed czasem. Niech będzie najlepszą wersją siebie. Motywuje mnie to do jeszcze cięższej pracy. Wiadomo, że ta walka jest po to, żeby zrobić rewanż z Robertem Bruchałą. Kaczmarczyk i Śmiałowski zrobili na mnie bardzo duże wrażenie swoimi debiutami w KSW. I z taką właśnie ambicją jeden i drugi będzie chciał udzielić swojemu przeciwnikowi bardzo gorzkiej lekcji w MMA. Nadciągają zawodnicy reprezentujący nową falę gwiazd KSW. Podejrzewam, że z niektórymi chłopakami nie chciałby się bić, więc musiał sobie wybrać kogoś, z kim myśli, że ma szansę. Dla mnie to tak naprawdę nie ma znaczenia to, co mówi mój rywal na mój temat. Wygram z nim i mam nadzieję, że znowuż się trochę temperuje, może tego czegoś nauczy i następnym razem już się tak nie zachowa. Przemyśli po prostu, na kogo krzyczy. Wiem, że Dawid nie zrobi wagi. Prawdopodobnie już teraz to wie. Jestem na tyle zły, że odetnę sobie coś, a zrobię tą wagę. Udaję kogoś, kim nie jest. Kreuję się do jakiegoś polskiego McGregora. Bądź sobą, stary, no i tyle, ludzie cię albo będą lubić, albo nie. Ja nigdy w życiu nie porównywałem się do Conora McGregora. Jeżeli ktoś mówił na mnie polski Conor McGregor i tak dalej, zawsze mówiłem, jestem Patryk Kaczmarczyk, nie Conor McGregor. Mam ochotę zrobić festiwal bólu prawdziwy Patrykowi. To, co pokazali mi kibice w Radomiu, to jest super sprawa mieć takich kibiców. Cieszę się, że ich mam, kocham ich wszystkich. Cała hala huknęła, ciarki na plecach. Ja wiedziałem, że ja wygram z każdym, jak wyjdę tej klatki. Już nie interesowało mnie mój rywal, nic mnie nie interesowało. Niesamowite emocje i wierzę, że gdzieś w na pewno mniejszym stopniu, ale powtórzy się to na hali w Kielcach. Patryk, dla mnie ta walka jest małym kroczkiem w tył, dla ciebie coś dużą trampoliną, ale za te słowa, które wypowiedziałeś, z przyjemnością zrobię ten krok wstecz. Dawid, dzięki mnie jesteś w co-main evencie, ale to już ostatni raz, więc się nie przyzwyczajaj. Do zobaczenia.